Ja bym chciał ten impuls właściwy wprowadzić, bo to jest bardzo dobry parametr, który nam pokazuje pewne różnice między tym, co mamy, a co mieć możemy i pewnie będziemy mieli do 2027 roku, bo do tego roku chce NASA z DARPA ten projekt odpalić. To jest generalnie taki stosunek popędu tego silnika, który mamy, jaką jest tutaj nam prędkość w stanie wygenerować, do masy paliwa, jakie jest zużywane i tego, to się podaje w sekundach, nie? Tak. I zostańmy przy tym, bo to nie chodzi o to, żeby teraz rozkładać to na czynniki pierwsze, ale takie nasze chemiczne, prawda, napędy mają około 350 sekund. To jest ten ich właśnie impuls właściwy. W zależności, wiadomo, od mocy tego silnika będzie miał więcej, mniej i tak dalej. Natomiast silniki jądrowe są w stanie, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj tego silniku, dać nam ten impuls właściwy, na przykład 900 sekund, co jest już dwa razy, a te najfajniejsze koncepcje, no bo to nie są konstrukcje, ale koncepcje, nawet do 4 razy więcej tych tak, sekund ale to, impulsu ale, właściwego tak. niż silnik chemiczny, co pokazuje, że możemy tak. lecieć albo dalej, tylko, że albo to, szybciej, to, że albo podajesz więcej, w sekundach, nie? to nie oznacza, że tyle pracują nie, te silniki. Nie, to jest, to jest pewna jednostka tak. porównania. Tak. Co łączy, Leszku, mój drogi, ten wahadłowiec Atlantis i to niemieckie UFO? Co łączy? Latają, oba latają. Dokładnie. Przy czym co do tego UFO niemieckiego nie jestem pewny, czy latało. Lata, widzisz, jakie trwałe, nie? Jo, jest, bo to niemieckie, tak. I wiadomo. Słuchaj, latają, to, ale właśnie, zostańmy przy tym, latają, bo to jest bardzo ważne, tylko że różnią się ich napędy, nie? No bo tutaj mamy tradycyjny napęd chemiczny, wodór był utleniany de facto i z tych silników wydobywały się tutaj tam było to, gazy. Było to mieszane, bo w jednym tym napędzie zbiorniku rzeczywiście podczas startu to był wodór z i tlenem był utleniony. Tak, a boczne były na paliwo. Natomiast niemieckie UFO działa w jakiś bliżej nieokreślony sposób. Oparte o jakieś magnetohydrodynamiczne efekty, może. Których nie znamy. Dokładnie. Znał je tylko Von Braun. Dlatego... Ale pożydził i nie dał Amerykanom, tak? Tych technologii, dał im tylko technologie rakietowe. Silnik chemiczny to jest to, czym operujemy obecnie i trochę silników jonowych takich, prawda, elektrycznych, tak. Natomiast głównie to są silniki chemiczne, jak mamy jakieś sondy, jakieś tak. pojazdy kosmiczne, rakiety, to są silniki chemiczne, a my dzisiaj o silnikach jądrowych, które są no dość taką specyficzną formą napędu, też kosmicznego, które mogą zrewolucjonizować trochę te nasze podróżowanie po przynajmniej tym wewnętrznym Układzie Słonecznym. I już są lada moment, co jest ciekawe, bo dekady temu już zaczęto pracę nad takimi silnikami i nic nie było i teraz dopiero przy okazji programu Artemis faktycznie konstruuje NASA razem z DARPA taką jednostką administracyjną. Od internetu. Ale będziemy sobie o tym mówić później, natomiast dzisiaj porozmawiamy właśnie o tych silnikach nuklearnych, silnikach jądrowych, czym one są, gdzie chciano ich używać, jak do tego doszło, nie wiem. Nie wiem. No to jak nie wiesz, to po co pytasz? No dlatego, że nie wiem, to pytam. Po co jest ten miś? Nikt nie wie, więc nikt nie zapyta. Dokładnie, ale my pytamy, właśnie o to chodzi. My wychodzimy z założenia takiego, czyli ludzie generalnie wychodzą z założenia takiego, że jak znajdują nowe źródło, wysokowydajne źródło energii, to starają się je zaprząc wszędzie tam, gdzie się da. Mhm. Niestety póki co nie jest tak, że wszędzie wszystko da się zrobić. I tak właśnie było z energią jądrową, którą najpierw jakby ujarzmiono, ale ujarzmiono w cudzysłowie, w ten sposób, że pokonując jakby pewną barierę poprzez zwiększenie masy ponad masę krytyczną, doprowadzano do samoistnych reakcji i użyto tę energię, a w zasadzie skutek przemiany tej energii w inne formy energii użyto w takim niszczącym aspekcie tej właśnie energii. Dosyć szybko zdano sobie sprawę i to też nie jest tak, że zdano sobie sprawę. To były naprawdę lata doświadczeń, lata pracy chociażby tego projektu
Manhattan, który w filmie Oppenheimer można było tam ostatnio oglądać. Tak się tam pojawił, tak, w kinach gdzieś. Natomiast kwestia jest taka, że te lata pracy pokazały, że można to w jakiś tam sposób kontrolować tempo tych reakcji. Tak narodziły się reaktory jądrowe, te pierwsze, jakieś takie, no, może mało bezpieczne, no ale potem te technologie dosyć szybko doprowadziły do tego, że ta energetyka jądrowa rozwinęła się. I tam już lata 50., 60. to już były dosyć zaawansowane reaktory, no a dzisiaj jest ona używana powszechnie i no i nawet w Polsce za chwilę pewnie, tak, w sensie czasu, w skali kosmicznej za chwilę, czyli nie wiadomo kiedy. W skali czasu ale są, atomowego polskiego. Tak, są projekty, w ramach których ta energetyka jądrowa w Polsce też ma zacząć funkcjonować. Jest to energia, która dzisiaj wiąże się po pierwsze, no, z materiałami rozszczepialnymi, których zasoby też nie są jakoś tam zbyt duże na Ziemi, ale wciąż są. Są to technologie na dzień dzisiejszy bardzo bezpieczne, aczkolwiek no, sporo się mówiło o tych katastrofach, w szczególności tam, gdzie rdzeń jądrowy przetopił i jakby zaczął się topić w ziemi, tak? Tam było to niebezpieczeństwo, że coś się stanie, że on tam gdzieś się dostanie i coś będzie. W Ameryce była taka katastrofa swego czasu. No oczywiście ta słynna katastrofa z 1986 roku w Czernobylu. No i też parę lat temu Fukushima, to już było efekt działania tsunami. Natomiast energetyka jądrowa generalnie jest bezpieczna. No i tą energię jądrową w takim czy innym aspekcie my chcemy i chcielibyśmy stosować. I tutaj jest kilka kwestii takich, które się pojawiają. Przede wszystkim atomowe, ale takie troszkę inne, troszkę mniej niebezpieczne, mniej wybuchowe i inaczej trochę podchodzące do uwalnianej energii jądrowej baterie. Te baterie termiczne, te dzięki którym chociażby działają łaziki na Marsie, czy tam sondy Voyager, mimo że są już w kosmosie tak długo, to wciąż jeszcze działają. To są te baterie. Jakby pokłosie tych baterii znalazło się też w takich bateriach jądrowych, które gdzieś tam co jakiś czas informacje są, że mogłyby zostać zastosowane w urządzeniach pobierających energię elektryczną na Ziemi. Że te niskowydajne przemiany jądrowe doprowadzają do tego, że w sposób stały możemy dysponować jakąś tam mocą, jakimś prądem elektrycznym. One i ten grzeją prąd, się tak, z tego, a my to ciepło zamieniamy na prąd elektryczny. Tak, i ten prąd jest stale dostępny, tak? I on powinien być stale dysypowany, bo on jest stale dostępny, i tylko że ja właśnie nie wiem, no, to też są kwestie technologiczne, które niby są już w pełni bezpieczne. Nie wiem, z czego wynika fakt, że tego się nie stosuje. Podejrzewam, że z niskiej dostępności tych materiałów rozszczepialnych, to na bo pewno. Inaczej weszłyby do użytku, byłyby te baterie. Z drugiej strony w tych bateriach jest, tak, pluton, i na przykład NASA ma tylko jakiś tam zasób tego plutonu i dlatego pcha wszędzie tych radioizotopowych. Tak, ale inną sprawą jest też, że no, w telefonach raz zastosowana bateria, ona musiałaby być też, gdybyśmy się znudzili telefonem, w pełni utylizowalna. No ale wyobraź sobie teraz, że w telefony pakujesz baterie jądrowe i ten skup telefonów następuje przez różnych dziwnych ludzi i oni sobie ten materiał promieniotwórczy wyciągają z tych baterii. No to też pewnie byłoby, musiałoby być to, no ale z drugiej strony do mnie przemawia co innego, że kupuję auto elektryczne i nie muszę dbać o ładowanie, to auto będzie mi jeździć. W Falloutie były takie właśnie jądrowe samochody, tak? Takie były.
dopóki, czy laptop, tak, zaopatrzony w taką baterię, będzie mi pracował przez tamte 40 czy 50 lat bez przerwy. No, problem jest z dostępnością, to jest jedna rzecz i główna, i można by tu było zakończyć temat, tak jak Napoleon, który zapytał, dlaczego armaty nie wiwatowały w mieście na jego przyjazd, i od mera tego miasta usłyszał, po pierwsze, były trzy powody, po pierwsze, nie mamy armat, i on w tym momencie powiedział, po pierwsze, mi wystarczy, nie? Tak. Ale możemy pójść dalej i to jest to, o czym mówię, że ogólna taka dostępność materiałów rozszczepialnych zaraz by była wykorzystana przez różne ciemne typy spod ciemnych gwiazd, o których mówiliśmy w poprzednim Pop Science. Tak. Natomiast takie baterie jądrowe się jak najbardziej wykorzystuje już dzisiaj, bo chociażby boje dalekomorskie gdzieś tam, które mają cały czas być takimi ikonami, one też mają właśnie te baterie. Nie wiem, na ile to jest, bo to żeby też nie było, że to taki jakiś pewnik. Gdzieś tam te informacje docierają, ale też w niektórych zastosowaniach wojskowych zdano sobie sprawę, że nie można liczyć na zwykłe akumulatory, na zwykłe paluszki. Tak. Zresztą też wojsko opracowało to, o czym tutaj mówiliśmy, czyli te małe siłownie jądrowe, małe elektrownie, bo gdy jest jakiś tam konflikt, tak, czy jakiś obszar, w którym ma stacjonować wojsko, no to zauważono, że ono nie może być uzależnione od zewnętrznych źródeł energii, że musi mieć w pełni swoją jakby w pełni dostępną i odpowiedniej mocy wydolność energetyczną, więc zlecono opracowanie takich elektrowni, małych elektrowni jądrowych, które będą takich rozmiarów i takiej masy, aby zmieścić się w samolocie, który będzie w stanie je przetransportować, a potem na miejsce już jakaś ciężarówka będzie mogła zabrać taki kontener, że będzie to w pełni jakby automatycznie działało. To po drugie, a po trzecie, żeby tam okres przydatności wynosił ileś, a po tym czasie taka elektrownia po prostu wraca do producenta, jest wymiana tylko czynnika tego, który ją napędza i już. I tak? Można działać. Można wymienić tak jak bateryjkę, więc to jest jedno. Drugie, te radiotelefony, jakieś urządzenia, one też muszą być zasilane w taki sposób, aby nie być zależnym od tego, że nagle nam przestanie działać radiotelefon, bo nie mamy paluszków, tak? Bo nam się rozładowała bateria. Ta bateria musi być stale dostępna. Zdaje się, rozruszniki serca też mają jakieś takie właśnie radioaktywne, nazwijmy to, baterie, ale tak poszliśmy w tym kierunku, że akurat nie wiem, bo nie sprawdzałem. To znaczy, tak, to, no, ale to taka, akurat... Taka, jak to była alegoria taka, tak, się tutaj zrobiła. Zrobiła się taka gałązka jakby tematyczna, natomiast to jest też dla was, żeby może się zainteresować tematem. No. My może kiedyś tam, gdy zrobimy jakiś tam drobny research w tym kierunku, to trochę więcej opowiemy. Natomiast ta energia jądrowa, ona działała na wyobraźnię do tego stopnia, że to już zdaje się w latach 50. zaczęto myśleć o tym, wtedy gdy rodziły się te projekty kosmiczne. Wtedy opracowano pierwsze takie koncepcje wykorzystania energii jądrowej do napędzania pojazdów kosmicznych. To nawet wcześniej było, mój drogi, bo już w 1944 i to konkretne nawet dwa nazwiska, bo Stanisław Ulam, czyli tutaj polski wątek, tak. Razem z Fryderykiem de Hoffmanem taką koncepcję zrobili, no ja nie wiem, czy kosmicznego silnika, raczej pewnie rakietowego. 1944 rok, ten chodzi o Orion, tak? Nie, to było teoretyczne po prostu rozważanie na temat takiego cieplnego, bo są jakby różne rodzaje też tego silnika jądrowego, ale na temat cieplnego silnika jądrowego, czy coś takiego dałoby się zastosować w rakietach, bo chodziło oczywiście o rakiety wojskowe, które miały razić wroga wrażo gdzieś tam daleko i oni sobie właśnie takie rozważania rozpoczęli już wtedy i to zapoczątkowało w ogóle cały ten temat budowy, testowania i projektowania. Stan Ulam, to żeby przybliżyć, bo to był genialny polski matematyk. Stanisław Marcin chyba, zdaje się, Ulam, nie? Tak.
On pracował przy paru takich ważnych projektach, między innymi przy tych projektach komputerowych, i po wojnie ten komputer taki militarny, de facto maniak, na który Ulam, tak przynajmniej podają źródła, że napisał pierwszą grę komputerową, to był symulator szachów, taki 4x4, który potrafił jakieś tam ruchy pokazywać i symulować. Maniak czy ENIAC? ENIAC to był pierwszy, a Maniak to był drugi. Taki już programowalny. Okay. Tak? ENIAC no, ruszał po prostu z programem, który mu tam gdzieś na taśmach, czy gdzieś ustawiano na tych przekaźnikach, a Maniak chyba już na taśmie dostawał program. No, bo w końcu to był Maniak. Maniak, tak. Maniak, no, jakoś się to ten skrót, bo to no, Amerykanie lubią skróty. Z pamięcią, wszyscy. Tak. Maniak, bo pierwsze słowo chyba od memory pochodzi. Także Ulam i Ulam się zajmował, de facto tam też był Stirling, Colgate, tam paru takich wybitnych też teoretyków. Komputer się zajmował, Maniak był po to, żeby symulować i liczyć pewne rzeczy, które się wewnątrz Słońca dzieją, ale tak naprawdę tam chodziło o reakcję termonuklearną i o bombę wodorową, tak, żeby ją stworzyć. No tak, dość szybko zaczęto ten temat rozwijać. ENIAC był po to, żeby działa, tak, żeby działa duże armaty, tworzyć tabele strzelnicze, dzięki którym nie musieli się mocno znać na matematyce, tak, i liczyć. Nie musiałeś mieć rachmistrzów, żeby tak, to zrobić. Tak, i liczyć ci, którzy obsługiwali. No to teraz zobacz, mamy 44. Tak. Czyli to jest ten okres, kiedy już gadżet, ta broń jądrowa została opracowana właściwie. No, czy tam była opracowywana? Była opracowywana, no, użyta po raz pierwszy, i pierwsze eksplozje to jest 45. No, rok później. Natomiast 11 lat później już, od 44, kiedy właśnie Ulam z Hoffmanem stworzyli koncepcję w ogóle tego, żeby właśnie to, co powiedziałeś. Najpierw broń jądrowa, znaczy to była broń jądrowa najpierw, nie? Czyli ta reakcja kontrolowana w ten czy inny sposób, czy też zapoczątkowywana kontrolowany sposób, była używana stricte militarnie. Potem mieliśmy efektem jakby ubocznym tego, te właśnie reaktory jądrowe, które miały tak naprawdę wzbogacać tam ten materiał radioaktywny, tak żeby można było go używać w tych bombach, no a potem okazało się, że można to zostawić, rozbudowywać, zrobić elektrownię, co jakby za zabezpieczenie energetyczne kraju też jest dość ważne, więc oczywiście, mocno tak, w to poszły pieniądze. A kolejna rzecz to były te silniki właśnie i użycie tego jako materiału pędnego de facto. I już 11 lat później, w 1955 roku, rozpoczęto projekt Rover, się nazywał, właśnie w Los Alamos, czyli dokładnie w tym samym ośrodku badawczym, gdzie wyprodukowano i opracowano broń jądrową. I w ramach tego projektu Rover powstało kilka reaktorów, znaczy reaktorów, właściwie silników takich cieplnych, termicznych silników jądrowych, i nazywały się, co jest ciekawe, Kiwi. Wiesz, skąd nazwa Kiwi? Tak, bo zgaduj. Kiwi światożywi. But. But. Kiwi butożywi. Być może, ale chyba bardziej chodziło o to, że kiwi jest ptakiem nielotem, a te silniki miały się nigdy nie wzbić w powietrze, tylko to były takie statyczne testy, jak to dzisiaj nazywamy, więc te silniki były zaprojektowane w ten sposób. Wiesz, zupełnie zapomniałem o ptaku i myślałem, co ma to wspólnego z owocem. Z włochatym ogórkiem. Z włochatym ogórkiem, tak. Słuchaj, więc kiwi... I pierwszy prototyp to było Kiwi A, który tam właśnie w 1959 roku już powstał, czyli za 4 lata od zapoczątkowania projektu mamy już w pełni działający tak naprawdę silnik jądrowy, jakby nie patrzeć. Był też, jeżeli już o Kiwi mówimy, taki silnik, który nazywał się Kiwi TNT od trotylu, bo ten silnik znowu był przeznaczony do tego, żeby go wysadzić. Dlaczego? No bo trzeba było przetestować z jednej strony, czy jesteśmy w stanie stworzyć silnik jądrowy w ogóle, którego moglibyśmy używać w rakietach, w pojazdach kosmicznych w przyszłości i tak dalej. A druga rzecz, no to mamy do czynienia tutaj z silnikiem, który jest dość niebezpieczny, zwłaszcza jak coś pójdzie nie tak. Wyobraź sobie, że rakieta startuje i nagle
I to wszystko pięknie nam opada, wiesz, cały ten radioaktywny szmelc, który był na pokładzie, opada nam na Ziemię. Więc wysadzali też, doprowadzali do wybuchu takiego silnika, żeby zobaczyć właśnie, w jaki sposób zachowuje się cała ta konstrukcja i cała ta technologia. Więc jakby od każdej strony próbowano tutaj w Los Alamos sobie do tego podejść. I potem to, co wspomniałeś, już to się przekształciło, NASA jakby to przejęło. To w ogóle były porąbane czasy, bo NASA miało się zajmować, to był ten silnik, który nazwali później NERVA. Tak. Od Nuclear Engine for Rocket Vehicle Application, czyli właśnie rocket. Rokitnik. To jest ten silnik nuklearny, który miał być do zastosowania w rakietach kosmicznych, ale uwaga teraz, NASA nie zajmowała się w ogóle elementem promieniotwórczym tego silnika w pierwszym etapie. Znaczy oni tylko patrzyli na ten skutek wybuchowy i na to, jak będzie to działać w sensie sił, które wszystko, są uwalniane. Tylko nie energii. To, co najważniejsze w silniku. To tak jakbyś miał opracować silnik, wiesz, benzynowy, ale nie miałbyś dostępu do benzyny i komory spalania, nie? No tak, tak. To trochę jest... na takiej zasadzie było, bo tym się zajmowała agencja oczywiście nadzoru nad energią jądrową. W której zresztą też Oppenheimer. Ale to są takie, Więc to było takie trochę po omacku. Teoretyzowanie. Nie? Trochę po omacku i oni do 70. Proszę ciebie, 3 roku prowadzili ten projekt NERVA, a potem to zostało skasowane. Zostało to skasowane. Na rzecz tych właśnie maluchów pieniądze poszły. Ale też no, potem się jakby odrodziły te projekty już w latach 2000. Natomiast tam tym pierwszym jakby takim. Bo mówimy o tych napędach. No, powiedziałeś o tych silnikach, które tam były opracowywane, coś próbowano robić. Też w 54 albo 55 roku jakby pojawił się pierwszy taki zarys projektu misji kosmicznej, która opiera się o napęd jądrowy, tak naprawdę napęd jądrowy pulsacyjny, polegający na tym, że w tej komorze spalania dostajemy siłę pędną, która powstaje w wybuchu jądrowym. I specjalnie skonstruowana komora, w której wychodzi do takiej mikroeksplozji. Te eksplozje są, one trwają milisekundy i się powtarzają, dlatego te rodzaje silników nazwano silnikami pulsacyjnymi. Tutaj jest w ten sposób to zrobione. Cały projekt nazywał się Orion. Orion był projektem, który oczywiście miał swój cel. On miał, zdaje się, do gwiazdy Barnarda polecieć. To jest ta najszybciej przemieszczająca się po nieboskłonie gwiazda, która ma największą prędkość własną. Też sobie wybrali cel, nie? Wybrali sobie taki, który trzeba gonić, nie? Zamiast taką, która stoi w miejscu, żeby trafić przynajmniej, to oni sobie wybrali taką, która się porusza. YOLO, Barnard. Ale to jest tak, że potem mówią, dlaczego się nie udało? No ten Barnard nam uciekł. Uciekł nam. Zobaczył, że lecimy, to przyspieszył. Już widzę tę rozmowę w kuluarach, w kuchni jakiegoś Los Alamos czy coś. Panowie, politycy żądają od nas programu międzygwiezdnego, napędu, który zabierze nas do gwiazdy. No nie da się tego zrobić, ale powiesz im, że nie da się tego zrobić? No nie powiem im, że nie da się tego zrobić. W takim razie zróbmy sobie dupochron, w razie czego powiemy, że gwiazda nam po prostu uciekła. Wiesz, tam w tym projekcie siła, która działa jakby w kierunku ruchu, a której przeciwdziałanie to jest wyrzucanie na zewnątrz, w tym wypadku strumienia plazmy, no, byłaby dosyć znaczna. Tam nawet policzono, że w ciągu 50 lat udałoby się dotrzeć do celu, tak, i osiągnąć ten cel, więc jest to dosyć krótki czas, jak na taką skalę. No, tutaj dla porównania Voyagery są tam w odległości niecałej doby świetlnej od nas i do najbliższej gwiazdy z taką prędkością, jaką osiągnęły. Nie wiem, ile one się poruszają, tam 50 parę pewnie kilometrów, czy 40-50 kilometrów na sekundę, coś koło tego, do najbliższej gwiazdy to kilkadziesiąt tysięcy lat będą coś musiały lecieć. Więc tutaj to są bardzo krótkie odcinki czasu.
Natomiast no, oczywiście cała koncepcja była tylko i wyłącznie koncepcją, ale na bazie tej koncepcji powstały też inne, gdzie zauważono, że tutaj nam jest potrzebna plazma. Żeby... To poczekaj, zanim przejdziemy do tego, to warto jeszcze wspomnieć o innym takim projekcie, myślę, że tutaj będzie jego miejsce, czyli projekcie Dedal, który w ogóle był zwariowany, bo tutaj mamy to jeszcze jakąś statek folię... wielopokoleniowy, tak? Który... Taki właściwie to chyba nawet niekoniecznie, ale chodzi mi o napęd jego, bo tam to już w ogóle poszli nieźle w czambo, że tak powiem, bo tam on miał wybuchać za i popychać... Tak, taki olbrzymi reflektor z tyłu, tak. Prawda, który byłby... Ale wiesz co, to akurat nie było takie... To znalazło swoje odzwierciedlenie na takim napędzie impulsowym, który został opisany w jednym z tomów Problemu Trzech Ciał. Mhm. Bo tam właśnie też wysłanie jakiegoś pojazdu kosmicznego w ten sposób realizowano, że te ładunki były stopniowo... Wrzucane za rufę. Czekaj, a nie, to czy to było tam, czy to nie było w książce Andy Weira? Jezu, nie pamiętam, gdzie to się... Może tam, bo mi się już te książki, wiesz co, plączą. Zlewając się w jedną ale książkę. W jednej z książek, właśnie takiej w miarę nowej, która została wydana, właśnie w ten sposób... Chyba rzeczywiście Andy Weir i ten Hail Mary, tak? Mhm. Ten projekt Hail Mary, to jest ta jego ostatnia książka, ma zostać sfilmowana. To wiemy. I tam właśnie te wybuchy bomb. Ale nie jestem pewny, sprawdźcie mnie, tak? Paradoksalnie to prostszy do wykonania mimo wszystko byłby projekt Dedal niż projekt Orion. Tu oczywiście nie mówimy o tym Orionie obecnie, który jest budowany i lata i jest testowany, tylko to był zupełnie inny projekt z tamtych czasów. Natomiast prościej byłoby to zbudować, bo musisz stworzyć tylko odpowiednio wytrzymały reflektor, czyli tą taką czaszę z tyłu, która odbierałaby tę energię, tę falę uderzeniową z tych wybuchów. No bo takie małe pociski wręcz nuklearne, to jest coś, co mamy, jakby masz normalnie armaty, które strzelają pociskami nuklearnymi. No właśnie w jednej z tych książek... To nie jest problem. W jednej z tych książek zebrano ten cały arsenał po to, żeby misja w ogóle się udała. A tutaj wiesz, problemem było co innego. Problemem było wymyślić sposób, w jaki sposób, wiesz, po pierwsze przechowywać bezpiecznie te pociski, a po drugie jak zrobić, żeby one musiały bardzo szybko, tam ileś na sekundę tych wybuchów musiało być, żeby rozpędzać ten statek, to była jedna rzecz. I żeby one wybuchały po prostu. To trzecia rzecz. Tak. I czwarta rzecz, że mimo wszystko jednak te przeciążenia byłyby olbrzymie, więc bardziej nadawałoby się to na projekt takiego pojazdu transportowego niż załogowego. Aczkolwiek była też wersja załogowa, tylko z zaznaczeniem, że trzeba sobie jakoś w przyszłości będzie cudownym sposobem poradzić z przeciążeniami. Nie? Miękkie materace. Miękkie materace, albo zanurzenie w płynie wszystkiego, nie? Tak, wszystko idzie w ciecz. Natomiast druga sprawa jest, ale to sobie porozmawiamy, jak przejdziemy też do typów takich silników nuklearnych, bo jest trochę tych typów silników nuklearnych, to ten impulsowy też się różni od tego, co potem było gdzieś projektowane w rzeczywistości, bo tam znowu się używa neutronów, ale to potem sobie opowiemy. Nie? Dobrze, bo ja bym... Możemy spopować w sumie, jak już... Tak, spopujemy, natomiast ja chciałbym przejść od właśnie od tych silników, tych impulsowych, gdzie wytwarza się plazmę, która jest wyrzucana. Tam mówiło się w tym projekcie Orion o tym, że jakieś tam osłony wolframowe, tak, no ten wolfram niby wytrzymały i na wysokie temperatury i tak dalej, że te osłony, gdzie zachodzi, wewnątrz których zachodzi ten wybuch i jest przez tam specjalne dysze ten gaz cały uwalniany i tak dalej. Więc w troszeczkę drugą stronę też możemy pójść, no bo tak naprawdę dzisiejsze silniki plazmowe działają właśnie w ten sposób, że ten źródłem energii jest elektryczność i ta elektryczność powoduje, że uwalniany jest w większym lub mniejszym tempie uwalniana jest plazma z jakiegoś ośrodka, jest napędzana tak jakimś elektromagnetycznym systemem przyspieszania cząstek, więc wystarczy nam pojemnik, zbiornik z cząstkami i tak naprawdę my ich używamy albo mniej, albo więcej. Mniej, jeśli jesteśmy w stanie nadać im bardzo dużą prędkość, co jest tą siłą odrzutu, która popycha w drugą stronę nasz pojazd. I w tę stronę właśnie
poszli fantaści w latach 50. i 60. I jednym z tych fantastów to jest książka no, nieśmiertelna. Ja ostatnio ją po raz kolejny, ale już nie czytałem, tylko przesłuchałem, bo uwielbiam audiobook taki, który jest super produkcją Niezwyciężonego Stanisława Lema, bo ów niezwyciężony, ale także kondor, który jest bliźniaczą jednostką, one dysponowały reaktorami jądrowymi, dzięki którym uzyskiwały dostateczną moc, która napędzała silniki wyrzucające tą plazmę wręcz w postaci płomienia, czy w postaci takiego, także jak on leciał przez przestrzeń, to ta plazma jak taki nieskończenie długi miecz świetlny, tak, z tyłu się ciągnęła za nim, wyrzucana była z... Zastanawiam się, jak rozwiązali to, albo tak szybko leciał, że nie zdążyła już oddać energii, po prostu przestać świecić. No, jakoś to wyglądało. Chyba licencja poetyka. Oczywiście, no to wiesz, no to Stanisław Lem tak naprawdę jakąś tam akcję sprzedawał i przygodę. Wtedy była taka moda i taka tendencja, żeby się w pewne szczegóły techniczne jakby zagłębiać. Natomiast myślę, że tak, że na tamte czasy to była bardzo świetna książka. Te stosy atomowe tak przemawiają do wyobraźni, stosy, tak. Te jałowe biegi stosów atomowych, tutaj wiesz, te silniki, które pracują tak czy inaczej, silniki planetarne, dzięki którym niezwyciężony się unosił i przelatywał do innego miejsca. To wszystko jest naprawdę, naprawdę bardzo fajnie opisane, natomiast jest to napęd, który został zastosowany, jest to przeniesienie tak naprawdę pewnej idei, która jest stosowana dzisiaj bardzo szeroko. Nie wiem, na ile w jednostkach cywilnych, aczkolwiek są te okręty i też chyba statki o napędzie atomowym, ale tam jest sprawa dosyć prosta, że to są elektrownie, które, dzięki którym uzyskujemy prąd, tak, który napędza te jednostki posuwające statek do przodu. To były takie właśnie jedne z pierwszych użytkowych małych reaktorów jądrowych, czyli ten montowany na jakichś właśnie lotniskowcach, bo to przede wszystkim one, no i okrętach podwodnych, bo też są atomowe okręty podwodne. Tak, ale są też ja pamiętam jako dziecko, duże wrażenie na mnie zrobiło zdjęcie, a podpis do zdjęcia, to pamiętam do dziś. Lodołamacz atomowy, tam Pietrogro, coś tam jakoś się nazywał, tak rosyjska nazwa taka od jakiegoś miasta, ale nie Pietrogród, czy no jakieś tam no Petersburg był Pietrogrodem, no nie kiedyś, ale potem był Leningradem przez długie lata, tak? Nie dzisiaj wiem, wrócił jako Petersburg. Informacje w każdym razie lodołamacz atomowy o jakiejś tam takiej nazwie, takiej niesamowitej. I to, kurczę, atomowy lodołamacz, to co on? I wiesz, w umyśle dziecka natychmiast, że on tą energią atomową chyba topi ten lód i przepływa. Natomiast tak naprawdę rozchodziło się o to, że on działał dokładnie tak samo jak te, które działają na ropę, tylko że w jednych były silniki diesla, które napędzały prądnicę, która z kolei napędza, no bo tak to działa, tak? Silniki diesla napędzają te silniki elektryczne, które tak jak ja sobie nie zdawałem sprawy, dopiero mój ojciec mi wyjaśnił, tak, że w lokomotywach tych spalinowych, te silniki spalinowe są po to, żeby napędzać jednostki napędowe, żeby dawać energię dla jednostek napędowych. Zresztą w czołgach tak samo. Te czołgi spalają paliwo po to, żeby napędzać silniki elektryczne. Serio? To nawet nie wiedziałem. No, przynajmniej w tych czołgach kiedyś tak było, bo był duży problem z panowaniem nad taką jednostką dużą, wysokiej mocy, jednostką spalinową. Także tak to no wygląda. Tak, tutaj to jest dokładnie dobre porównanie, że jakby mamy kołowrotek ten sam, czyli napęd śrubowy tym jest taki sam, natomiast chomik się różni, czyli zamiast spalania benzyny chemicznego mamy rozpad jądrowy, który generuje ciepło, które potem zamieniane jest na elektryczny. Na elektryczność. W każdym razie to warto tutaj, myślę, takie rozróżnienie
zestawienie zrobić, nie? Bo tak się to zbiera wszystko do jednego worka napęd atomowy, a są takie dwa główne rodzaje. I pierwszy to jest właśnie elektryczny napęd atomowy, tak. To o czym powiedziałeś de facto. Tak, to co w efekcie, wskutek przemian jądrowych daje nam energię elektryczną, którą potem wykorzystujemy w jakiś tam sposób. Dokładnie. No i na przykład takie silniki plazmowe, nazwijmy to silniki elektryczne, i są takie koncepcje właśnie takich silników, które poprzez to, że mamy właśnie dostępną mini elektrownię atomową, no tak to możemy nazwać, to z jednej strony napędzają jednostkę, a z drugiej zaopatrują w prąd też cały statek, nie? I tak. To jest jakby jedno źródło, które po pierwsze używa tej energii elektrycznej do rozpędzania cząstek plazmy, tak. Więc mamy lekkie jakieś tam atomy, jony de facto, które są magnetycznie rozpędzane, więc mamy lekkie jony, które z dużą prędkością i z wysoką temperaturą opuszczają dyszę tego silnika, co nam daje dość spory ten impuls właściwy. Nie? To też dobry moment, żeby wprowadzić to. A powiedz mi, wielkość, w takim... Ale żeby tak. Higienę zachować. A z drugiej strony mamy te cieplne silniki jądrowe, gdzie mamy jakiś tam czynnik paliwowy, nazwijmy to, najczęściej wodór się tutaj używa, bo właśnie jest też lekki, który jest podgrzewany przez de facto stos atomowy, jak to nazwałeś, i wyrzucany z olbrzymią prędkością też tak. Na zewnątrz i też mamy tutaj ten impuls właściwy dość wysoki. A im wyższy, tym dłużej, sprawniej może działać silnik i więcej dać nam tego pędu, który nas wyrzuca. Tak, no, albo więcej możemy ładunku zabrać, albo dłużej go używać, jeszcze, albo nawet... Jest jeszcze tak, jest ten stos atomowy, ale jest jeszcze ta, też nie zapominajmy, bo też to było rozpatrywane i kto wie, czy to nie wróci, to są właśnie te impulsowe sprawy, w których my impulsowo, aczkolwiek pod kontrolą, uwalniamy energię w takich porcjach, tak? W takich porcjach, tak jak w projekcie Orion, czy tak jak w tej książce, o której dajcie znak, która to była książka, czy Andy Weir, czy Cixin Liu, bo nie pamiętam naprawdę. Gdzie też używano właśnie takiego impulsowego, albo na zewnątrz bomba wybucha, albo w środku, co daje nam takie impulsy. Jest to bardziej niebezpieczne, mniej... Znaczy, to jest bajka, bo nie mamy teraz takich materiałów, które wytrzymałyby wybuch jądrowy w nienaruszonym stanie i to jeszcze zwielokrotniane. Ale, i tak dalej. Ale powiem ci... Ale silnik impulsowy atomowy teraz troszeczkę działa, ten, który jest gdzieś tam w planach, bo różne są plany, działa trochę inaczej, właśnie na zasadzie takiej, że są tam... Że mamy jakby reakcję, włącza się ten silnik na ileś tam na przykład, wiesz, milisekund albo na sekund, to w zależności od konstrukcji, i w tym czasie są emitowane neutrony bardzo wysokoenergetyczne. I te neutrony energetyczne powodują podgrzewanie naszego wodoru na przykład, który jest naszym paliwem. Więc te, które w rzeczywistości mamy, pulsacyjne, jak już dotarliśmy do tego, działają w ten sposób. Natomiast tamte to była taka trochę fantastyka, nie? Tak, troszkę fantastyka, aczkolwiek ta fantastyka zmieniła się w taką fantastykę, myślę, że bardzo dobrą. To jest taka seria, to w zasadzie dwie książki, Proxima i Ultima, to jest drugi tom, taki w czerwonych barwach, Stephena Baxtera. I tutaj znaleziono super minerał, takie granulki, które są niezwykle energetyczne. Już wiem, o jakim minerale napiszą w komentarzach. Tak, o jakim minerał? To ja ci później powiem. A dobrze. Znaleziono taki minerał... Raz wie, jaki minerał. I wykorzystano te granulki właśnie jako napęd taki pulsacyjny, jako źródło napędu. Tam dosyć dużo chyba na Merkurym jakieś złoża odkryto, czegoś tam, tak? Czegoś, co jest... Potem to zostało też użyte do... Okazało się, że to jest cała jakby duża koncepcja tej książki związana z tym właśnie minerałem. No i tak się właśnie ta historia kolonizacji, tak, i historia tego, jak potoczyły się losy ludzkości i jak użycie tego minerału, a tak naprawdę użycie pewnych tuneli czasoprzestrzennych, które ten minerał potrafi generować, te elementy,
takie bardzo dziwne potrafią generować, jak to zmienia też rzeczywistość, no bo jesteśmy gdzieś, tworzymy jakieś nowe przejścia, czy używamy tych, które już są i wracamy do jakiejś zupełnie innej rzeczywistości, gdzie, tak tylko zaspoiluję tą kolejny tom Ultima, gdzie starożytni Rzymianie w pojazdach kosmicznych praktycznie z drewna takich też podróżują, gdzie jest zupełnie inaczej potoczyła się historia Ziemi, ale bardzo dobrze mi się te książki czytało, bo one dobrze korespondują z takim sposobem narracji Stanisława Lema, że Baxter ma taki fajny, akurat w tych powieściach fajny język. I natomiast do tego jeszcze wrócę, bardzo polecam książkę, ale jeszcze raz powiem, polecam też audiobook, który już kilka razy przesłuchałem i tam jako astrogator Horpach występuje Daniel Olbrychski, który... O kurde. O jeny, on... Nie pozwoliłem ci się odzywać, Rohan! Ile można wyzwolić energii w czymś tam, pyta. No, może nawet i 5000. Może nawet? Czy ty mi chcesz to sprzedać? Powiedz ile. Po prostu jest naprawdę takim władcą tego niezwyciężonego, aczkolwiek ma swoje słabości, swoje chwile zwątpienia. No, przepięknie namalowane postaci przez Lema. Lem był rzeczywiście mistrzem i nie dziwię się, że tak bardzo jest wciąż hołubiony i wciąż czytany od nowa. To warto od razu też tutaj wspomnieć o tym, komiks pokazywałeś parę odcinków temu, też sobie go nabyłem, niezwyciężony, piękny, świetnie narysowany, w tych czerwieniach wszystko skąpane przez to, że tam jest to jest wokół czerwonego karła ta planeta, więc w takich czerwieniach i czerniach jest dosłownie cały komiks narysowany, cudownie jest to zrobione, także polecam. Biłem się prawie, że o ten komiks na konwencie, bo ostatni został i tam ktoś jeszcze się zastanawiał, czy go kupić, czy nie, także dzięki serdeczne, że go nie kupiłeś. Jeśli oglądasz, ja mogę To byłem ja, bo ja chciałem mieć dwa. To byłeś taki i taki. Tak, bo tak specjalnie przebrałem się. Przebrałeś się. Tak. Dziewczynka nie ma imienia, tak? Dokładnie. Ja to było tak. Dziewczynka nie ma imienia. Leszek nie ma imienia. Słuchaj, przechodzimy do kolejnego projektu, tak? Kolejnego projektu, tylko ja bym chciał ten impuls właściwy wprowadzić, bo to jest bardzo dobry parametr, który nam pokazuje pewne różnice między tym, co mamy, a co mieć możemy i pewnie będziemy mieli do 2027 roku, bo do tego roku chce NASA z DARPA ten projekt odpalić. To jest generalnie taki stosunek popędu tego silnika, który mamy, jaką jest tutaj nam prędkość w stanie wygenerować, do masy paliwa, jakie jest zużywane i tego, to się podaje w sekundach, nie? Tak. I zostańmy przy tym, bo to nie chodzi o to, żeby teraz rozkładać to na czynniki pierwsze, ale takie nasze chemiczne, prawda, napędy mają około 350 sekund. To jest ten ich właśnie impuls właściwy. W zależności, wiadomo, od mocy tego silnika będzie miał więcej, mniej i tak dalej. Natomiast silniki jądrowe są w stanie, w zależności od tego, jaki to jest rodzaj tego silniku, dać nam ten impuls właściwy, na przykład 900 sekund, co jest już dwa razy, a te najfajniejsze koncepcje, no bo to nie są konstrukcje, ale koncepcje, nawet do 4 razy więcej tych sekund impulsu właściwego niż silnik chemiczny, co pokazuje, że możemy lecieć albo dalej, tylko, albo szybciej. Tylko, że to, że podajesz w sekundach, to nie oznacza, że tyle pracują te silniki. Nie. To jest pewna jednostka porównania. Tak. Bo tutaj trzeba też powiedzieć wyraźnie, że w silnikach chemicznych zdecydowanie szybciej zużywa się ten czynnik. Jest on zdecydowanie masywniejszy, bo ten czynnik jądrowy, on ma związaną w sobie zdecydowanie większą energię. Tak? Natomiast tutaj my używamy energii chemicznej w procesach takich uwalniania czy innych gazów, przemian chemicznych, głównie spalania, gwałtownego utleniania i uwalniania pozostałości po tym spalaniu kierunkowego, tak, i panowania nad tym, więc spalamy jakieś paliwo, utleniamy je gwałtownie bardzo, w wyniku tego mamy produkt, czyli jakieś spaliny de facto, gazy, które wydobywają się z dużą prędkością i temperaturą, bo to jest tutaj ważne, przez dyszę odpowiednio też zaprojektowano, żeby ukierunkować nam ten strumień i to nas na zasadzie dynamiki Newtona odpycha de facto od siebie, od tych gazów, które są wyrzucane. Można też powiedzieć,
Jaki jest stan? Stoimy na płomieniu, astrogatorze. No ale płomień, tak. Płomień akurat siła równoważy grawitację i w ten sposób niezwyciężony zawisł na moment nad powierzchnią. Aczkolwiek, no tak, no to jest kwestia jakby tam dobrania odpowiedzi. Oczywiście, ale to mniej więcej chodzi. Tak, aczkolwiek żeby... silniki jądrowe, no z wielu powodów, raz, że są niebezpieczne, bo mogą, to też zależy od tego, jaki nie to jest generują, typ, nie? W krótkim czasie, bo to jest też kwestia taka, że te silniki jądrowe, one są doskonałe w koncepcji i zamyśle wtedy, gdy jesteśmy już poza. Mm-hmm. Więc prawdopodobnie i w zasadzie wszystkie te duże projekty, tak ten projekt Orion, o którym mówiliśmy, tam ten Prometeusz czy Dedal, o których tam jeszcze pewnie za chwilę wspomnimy, one wszystkie w swoich założeniach mają to, żeby skonstruować pojazd gdzieś na orbicie i dopiero wtedy on sobie leci. No bo zobacz, ten współczynnik, który tam odpowiada za to, czy ty jesteś w stanie się oprzeć grawitacji Ziemi, rakiety chemiczne mają na poziomie powiedzmy 70:1, nie? Tak. Silniki jądrowe, które były testowane, miały kilka do jednego, tak. Więc to pokazuje, że nie byłyby w stanie unieść. Nie byłyby unieść, w stanie się unieść. Ale... Chyba, że Te, które były, wiesz, budowane, nie? Natomiast koncepcyjnie okazuje się, że część z nich jak najbardziej może przekroczyć nawet to i dostatecznie być też silnikami takimi planetarnymi, nazwijmy to, nie? Tylko, że zachodzi pewne niebezpieczeństwo, bo jednak jest tutaj zaangażowana no, energia jądrowa i materiały promieniotwórcze. No i to zależy też bardzo mocno od typu tego silnika, bo są silniki z otwartym, nazwijmy to, obiegiem, znaczy te koncepcje i takie z zamkniętym. No i to świetnie się, że tak powiem, złożyło. Możemy wyjaśnić w końcu po 44 minutach, jak działa silnik jądrowy. Więc ten zamknięty obieg i otwarty obieg, w zależności od tego, z jakiego typu silnikiem jądrowym cieplnym, bo to w tych mamy to rozróżnienie, mamy do czynienia. No zamknięty, prosta sprawa. Mamy reaktor de facto, który grzeje się i grzeje też w obiegu zamkniętym zewnętrznym wodór. Ten wodór jest przyspieszany potem dużo bardziej niż moglibyśmy to osiągnąć poprzez spalanie go, utlenianie go. I tu mamy te dwie cechy, które sprawiają, że ten silnik jądrowy będzie dużo efektywniejszy, czyli niska masa z tego całego substratu, tego całego paliwa, czyli tych cząstek po prostu wodorowych, i wysoka temperatura. I to sprawia, że mamy właśnie ten większy impuls właściwy, dużo większy niż w przypadku chemicznym. I oczywiście możemy sterować ilością wodoru, który jest w obiegu, po to, żeby uzyskać siłę ciągu większą, mniejszą. No dokładnie o to chodzi. Kolejny jakby taki element to są otwarte, nazwijmy to, silniki jądrowe i tu już jest dosyć duży problem, bo takie zalecenia co do użycia takich silników są takie, że nie dość, że do użycia oczywiście w przestrzeni kosmicznej, bo w tym momencie mamy przepuszczanie tego wodoru przez ten stos atomowy i razem z częścią tego paliwa nuklearnego, tak. To też ucieka wszystko w przestrzeń kosmiczną i tu możemy jeszcze większe te impulsy właściwe uzyskać. No, oczywiście. Ale niestety kosztem tego, że wydobywa się dużo promieniotwórczego materiału gazu z tej właśnie naszej dyszy silnika. No i tutaj nie dość, że musimy tego używać tylko stricte w przestrzeni kosmicznej, to jeszcze nawet zaleca się, że poza magnetosferą Ziemi, no bo część tego może gdzieś tam wrócić. No ale to oczywiście tego typu inwencje techniczne, no one służą temu, aby stworzyć pojazdy poruszające się gdzieś daleko w kosmosie, gdzieś w obrębie Układu Słonecznego, albo też tak jak w tych projektach, o których już wspominaliśmy i pewnie jeszcze powiemy, no wynieść pojazd z Ziemi gdzieś daleko poza Układ Słoneczny. Mhm. I wtedy już nas mało interesuje, co z tej dyszy wylatuje, bo nie trafimy drugi raz w to samo miejsce raczej. Te przestrzenie są tak duże, że ilość tego materiału, nawet jeśli on jest w jakiś tam sposób i mógłby być w jakiś sposób szkodliwy w obrębie wręcz magnetosfery Ziemi albo atmosfery Ziemi dla żywych organizmów, no to w przestrzeni kosmicznej nie jest już... Poza tym będzie ulegał, wiesz, rozproszeniu cały czas. No nie? Tak, rozproszeniu. Po jakimś oczywiście. Czasie to będzie tak rozrzedzona chmura radioaktywnego pyłu, nazwijmy to, która właściwie nie będzie wykrywalna jakoś specjalnie, nawet no, gdyby tak. Ziemia przeleciała to tak przez jak, taki tak region. Tak jak materiał ten radioaktywny, który dostał się po awarii w Fukushimie do morza. Mm-hmm. On też był
bardzo rozproszony i bardzo szybko się rozproszył do takich stężeń, które już zupełnie są niegroźne dla ludzi. No, natomiast póki co wywołało to jakąś panikę i wywołało to jakieś tam reperkusje. No, tam gdzie było blisko tego, to, to czytałem świetny komiks, nazywa się Reaktor F1 i tam jakby pisał, to była manga taka japońska i tworzył ją przez wiele lat. Między innymi pracując trochę na miejscu, a potem w czasie wolnym pomiędzy tymi wyjazdami do Fukushimy właśnie autor rysował tę mangę tam na zlecenie jakiegoś magazynu japońskiego. Więc też świetnie pokazana była ta praca przy oczyszczaniu tego i no te już dużo lepsze procedury niż to, co mieliśmy w przypadku Czarnobylu, gdzie no, oczywiście, tam tak. było wszystko na ura. Spopujmy, bo widzę, że masz bardzo fajne książki i płyty i mamy o nich tak, powiedzieć. No to może płyty teraz. Przejdźmy do muzyki. Przejdźmy do muzyki. Muzyka nie jest jądrowa. Nie jest jądrowa, natomiast tak jak zawsze polecamy muzykę, która może wam przypaść do gustu. Chciałbym, żeby przypadła do gustu. Zazwyczaj są to rzeczy takie no, dosyć wysoko cenione, tak? Więc, i nie, że winyl drogi, tylko generalnie nie, wysoko cenione. Nie, nie, bierzemy płyty winylowe o tyle dobrze tu wyglądają, że są duże, tak, że widać, nie trzeba żadnych przybliżeń, nie trzeba żadnych. Tak jak te czeki, co wygrywasz coś tak, w tym, nie? Tak, dokładnie. Do banku a, inną sprawą jest to, o czym już tutaj wielokrotnie mówiliśmy, że płyty winylowe są bardzo wdzięcznym nośnikiem, bo wymagają od kogoś, kto słucha, wymagają troszkę więcej chyba uwagi i mniej takiego mechanicznego podejścia. To nie jest tam klikanie, że o już, o już, o już. Trzeba zadbać tylko to. Tak, jak już włączymy tą płytę, no to raczej nie klikamy, nie przekładamy tej igły, wiesz, 5 razy na minutę po to, żeby coś przewinąć, tylko słuchamy strony, zazwyczaj całej strony płyty od początku do końca. Taki rytuał. I to jest też często zamysł artystyczny, żeby wysłuchać. Tak? W wielu przypadkach takiej muzyki troszkę bardziej ambitnej, to nie są pojedyncze piosenki, ale są to utwory powiązane ze sobą, albo wręcz utwory, tak jak w przypadku Tangram, to są dwa utwory, Tangram część pierwsza na stronie pierwszej, 20 prawie minut i Tangram część druga na stronie drugiej, ponad 20 minut. I już, Tangerine Dream, jedna z takich, można powiedzieć, wzorcowych płyt pokazujących te najlepsze lata grupy, to jest 1980 rok i to jest już Virgin Records, czyli to się, jest ten okres, który był nazywany Virgin Years w Tangerine Dream. Tangerine Dream gra od 1969 roku do dziś, aczkolwiek założyciel i ta podpora zespołu Edgar Freze już nie żyje, ale zespół przez różne etapy swojej twórczości w ostatnich latach wrócił właśnie do takiego grania, takiego, który ja najbardziej lubię. Polecam to i z tego okresu, koniec lat 70., całe lata 80. to są znakomite płyty. Natomiast tutaj jest płyta, na którą no, wielu czekało. Ja ją wyciągnę. Wyciągnę, żeby może pokazać, bo to jest, o, jak pięknie wygląda ten środek. Płyta nazywa się Tarkus. Na okładce jest taki pancernik pancerny. I to jest płyta, na którą no, miłośnicy supergrupy Emerson, Lake and Palmer czekali. Ja tę płytę bardzo lubię. Tutaj na jednej stronie jest taka cała długa suita, można powiedzieć, taki jeden długi... I kosmoświerszcz. Tak, jest tutaj jakiś kosmoświerszcz, jest jakiś tam ten wulkanojajo, są jakieś kosmiczne elementy. No, pięknie to wszystko wygląda. Skorpiole w środku. Tak, płyta jest świetna z kilku powodów. Jest płytą, która stanowi pewną zamkniętą całość, taką artystyczną. Jest wykonana w sposób, można powiedzieć, perfekcyjny, no bo to też super grupa, tak? Emerson, Lake and Palmer to jest super grupa,
muzyków, także bardzo serdecznie polecam. No skoro jesteśmy, tak, odłóżmy tu, gdzieś w tło, to jeszcze jedną płytę Wam tutaj pokażę. To jest płyta niezbyt ceniona przez krytyków, ale bardzo ceniona przeze mnie. Dlatego, że... Słuchaj, poniekąd jesteś krytykiem. Jestem trochę jest ceniona przez krytyków. No trochę, nie, no wiesz, no krytycy to są ci, co się znają na muzyce i co są w stanie, nie wiem, coś więcej powiedzieć o strukturze, fakturze, kolorze, materii, o tym wszystkim, co tutaj jest zawarte w tym pomiędzy nutami i w nutach i w tekstach. Natomiast ja cenię sobie to, że ta płyta jest taka, tak jak w grach jest, że jest grywalna. Że w grach najważniejsze jest to, żeby się dobrze czuć. Nie każda gra jest dla każdego. Niektórzy lubią Diablo, a niektórzy nie. Niektórzy lubią tam, nie wiem, Baldur's Gate, a niektórzy nie. Więc ja bardzo lubię płytę Tonight. Zresztą z tego okresu, z tych tam lat 80. płyty Davida Bowie są takie bardzo popowe, takie lekkie, dużo przebojów. No tutaj oczywiście przebojem jest utwór Tonight, który zaśpiewał z Tiną Turner swego czasu. Dancing with the Big Boys, to z nami. To dokładnie. To tak chciałem nawiązać. Ze mną, tak? Bo ty to jesteś już teraz szczypior. No, to też jestem. Blue Jean, God Only Knows, Don't Look Down. No, Don't Look Down też fajny. Living the Alien to jest właśnie to, co chyba w tym programie mogłoby przypasować. Loving, przepraszam, nie Living, Loving, Loving the Alien. Kochając obcego. Obcego, no, ty kochasz obcego, nie? Ja lubię obcych. Wszystkich. Przyjeżdżajcie. Jak byłem mały, to chciałem, żeby obcy przylecieli i dali mi jakiś fajny komputer. Ja, jak byłem mały, to chciałem spotkać obcych, a potem dorosłem i dalej chcę spotkać obcych. Jeszcze bardziej. Jeszcze bardziej. Większy reszek, większa potrzeba, żeby spotkać obcych. Także muzyka jest świetna. Ojejku, to aż dreszcze przechodzą, bo Tina Turner, ten utwór Tonight, ona śpiewała na jednym z koncertów, a gościem w czasie jej koncertu był właśnie David Bowie. I ona zaczyna to śpiewać i w pewnym momencie on się gdzieś tam na schodach u góry i tym swoim głosem. Pamiętny Ziggy Stardust. Tonight. No to... To jest też muzyk, który tak wiele wniósł, że to aż trudno przecenić. Gdzieś tam mówiliśmy w jednym z ostatnich odcinków Pop Science o Jimim Hendrixie. To David Bowie jest chyba równie wielką gwiazdą i równie dużo zrobił dla muzyki, bo on kreował trendy w muzyce. Zmienił muzykę tak, jak zmieni astronautykę silnik jądrowy. O termojądrowym zresztą porozmawiamy w tym dodatkowym materiale, bo i takie termojądrowe silniki też są koncepcyjnie rozważane. Ale zanim może przejdziemy sobie dalej do mięsa, to jeszcze może Odyseja Kosmiczna, to jest jeden z moich ulubionych dzieł, jedno z moich ulubionych dzieł science fiction. Tutaj akurat swego czasu udało mi się nabyć, dlatego że jedno z wydawnictw, ja nie wiem czy jeszcze jest vis-a-vis takie wydawnictwo, ale ono wydawało sporo Artura C. Clarka, bo udało im się jakieś prawa autorskie pewnie kupić niedrogo. I zrobili takie zbiorcze wydanie, teraz wychodzi znowu Odyseja Kosmiczna, ale w poszczególnych tomach. Ktoś to wydaje w jakiejś tam serii, nie pamiętam, czy to MAG, czy jakieś inne wydawnictwo. A tutaj są wszystkie cztery części. Odyseja Kosmiczna 2001, 2010, 2061 i 3001 finał. Także tutaj, wszystko w jednym. Tak, wszystko w jednym. No i tutaj w Odysei Kosmicznej to też jest tam a propos, bo chyba też występują, ja nie pamiętam dokładnie, ale tam chyba napędy jądrowe też są, zdaje się, gdzieś obecne, chociaż nie jestem pewny. No, sądząc po tym, kiedy to ona była pisana
i po zainteresowań Artura C. Clarka, który był fizykiem i astronomem. Tak, właśnie chciałem sprawdzić, to był na, zasilany energią jądrową właśnie Discovery. Tak. Bo pamiętałem, że, tak, że tam było coś, tylko nie pamiętam, czy to napęd był jądrowy, to znaczy, per se, czy, ale to było jakby to, o czym mówiliśmy wcześniej, czyli to połączenie, że z jednej strony jesteś zasilany tą energią jądrową, z drugiej strony jakby napęd też. Bardzo, bardzo polecam. Też wracajcie czasami, no bo wiele książek zostało sfilmowanych i tutaj jednym z takich no, kanonicznych filmów SF jest właśnie Odyseja Kosmiczna, ten film, który się rozpoczyna od tych małp tak szalejących przy tym postumencie, tym monumencie takim, który monolicie, który się tam gdzieś w czasach pradawnych pojawił, potem już w czasach, w których przestrzeń kosmiczną opanowaliśmy, też się pojawił tak i na tym się opierają jakby nasze, opierają się perypetie tego, co tutaj zostało przedstawione. A jeśli chodzi o Discovery One, bo tak się ten pojazd nazywał, nie wiem, czy on tutaj gdzieś był, czy nie? Nie, tutaj na okładce raczej nie ma. To taka długa, taka kula na końcu takiego długiego właśnie jakiegoś technicznego korytarza i z tyłu była ta cała sekcja silników. Zasilane to było przez reaktor jądrowy po prostu. Tak. Przez reaktor jądrowy. Coś podobnego jak właśnie na lotnisku, w którym wspominaliśmy, czy lodołamaczu jądrowym. A słuchaj. Ale napęd był, tutaj znalazłem jak się nazywał, bo nawet była fikcyjna firma, która zajmowała się stworzeniem tego napędu. To jest Cavradyne, tak się nazywała firma. I to był, to były silniki po prostu plazmowe, nie? Czyli zasilane tą energią jądrową, ale po to, żeby rozpędzić te jony. A powiedz mi, czy silniki, takie hipotetyczne oczywiście, no skoro jesteśmy przy fantastyce, bo też w wielu, jakby elementach fantastyki też się to pojawia, że ta plazma, która powstaje, czy może energia promienista bardziej, tak? Czyli wręcz ten strumień energii promienistej, która też ma swój pęd, a jeżeli ma pęd, no to jest zasada zachowania pędu, wynikająca wprost z zasady zachowania energii, czyli jeżeli z jednej strony coś wylatuje, no to popycha pojazd, który generuje taki właśnie strumień. Więc do rzeczy, bo za dużo słów. Adrem. Antymateria. Czy to można zakwalifikować jako silniki atomowe? No bo przecież mamy atomy materii i antymaterii i doprowadzamy do anihilacji w jakiejś tam komorze spalania, a wynikiem anihilacji jest powstanie czystej energii i być może, gdyby to jest taki dobry pomysł może na napęd, żeby jakiś mechanizm, który wymusza może kreację par, które to pary jon, antyjon są wyrzucane na zewnątrz. A co właściwie powstaje? Bo tak się w sumie nie zastanawiałem nigdy nad tym, ale zazwyczaj podczas przemian energetycznych jedne cząstki zamieniane są na inne, czy rozbijane są na inne często, tak, albo łączą się. W anihilacji powstaje energia, foton. Foton. Powstaje foton, bo procesem odwrotnym do anihilacji jest kreacja par. Czyli może inaczej, bo to niekoniecznie muszą być pary, to mogą być jakieś bardziej skomplikowane. Zastanawiam się, układy. Czy taka czysta anihilacja, bo to jest bardzo energetyczne, jakby dużo tej energii mamy, ale foton, mimo że ma pęd, to ma, wiesz, zerową masę, nie? No. Zastanawiam się, na ile sam foton będzie skuteczny, jakby, wiesz, do napędzania takiego statku, bo tu mamy jony, nie? Jakby wyrzucamy jony, one mają dość małą masę, mają wysoką temperaturę i to nam daje ten impuls właściwy. Nie wiem, szczerze mówiąc, to trzeba by było porozmawiać z jakimś inżynierem, który się przy napędach tego typu elektrycznych sprawdza i zajmuje tym, bo zastanawiam się, czy nie byłoby tak, że owszem, energii dużo uzyskujemy, ale ten pęd byłby dość nikły ze względu na użyte paliwo, czyli fotony w tym przypadku, tak. Paliwo, no w sensie ten spaliny, nie? Natomiast... Bo może się okazać, że dużo skuteczniejszy będzie zasilany właśnie jakimś, tak jak w przypadku Discovery, jądrowym rozpadem, czyli po prostu jakimś reaktorem ewentualnie silnik, bo tutaj wydajność antymaterii jest bardzo duża, energetyczna, no jest stuprocentowa, tak? My tą materię jesteśmy w stanie jakby w 100% zmienić w czystą energię. Dostajesz dużo fotonów energetycznych. Dostajesz dużo fotonów, które z kolei wykorzystujemy, żeby
żeby napędzić no coś, żeby podgrzać coś. No i teraz pytanie, coś, jakie ciśnienie jesteśmy w stanie uzyskać z tych fotonów, nie? No to jest ciekawe, słuchajcie, może to jest zadanie domowe dla Was, jeżeli ktoś tam, prawda, no, liczy takie rzeczy. Musi być duży strumień fotonów, ale z kolei jest ich kondensacja. Natomiast zauważ, że ciśnienie, skoro poszliśmy już w tę stronę, ciśnienie fotonów i wykorzystanie fotonów, wiązek fotonów, zakładał między innymi projekt wysłania do tam Alfy i Proximy Centaura, tych mikrosond z żaglami. Czyli to był projekt Starshot, tak? On się nazywał, tak? Starshot. I rozpędzanie tych mikrosond miało być realizowane przez impulsowe strzelanie w nie z laseru, po to, żeby te fotony jakby oddały swój pęd specjalnie skonstruowanym żaglom słonecznym. Tak, to wyglądało. Być może faktycznie, biorąc pod uwagę to, że jakieś siły hamujące nas są nikłe w przestrzeni kosmicznej, to być może faktycznie taki czysty napęd fotonowy. No, to jest, znowu mi się przypomina, ja znowu zareklamuję tego niezwyciężonego, bo Harpach mi się przypomina. W ostateczności uderzyć w nich wiązką antymaterii. Czy mamy coś mocniejszego niż antyprotony? Taka cisza. No tak, nic lepszego nie wymyślono. Tak, to jako napęd może być faktycznie, tak, na pewno jako źródło zasilania. Myślę, że no, antymateria na pewno jako broń. Zasilania. Jeśli bylibyśmy w stanie wyrzucić taką wiązkę, no to ona by najpierw sobie zrobiła kanał, tak, no bo te pierwsze cząstki by anihilowały wszystko. Ciekawe, jak to by wyglądało po drodze. Ale mówisz teraz o planetarnej takiej wersji, takiej, tak? No takiej broni, takiej jak tutaj, tak? Wiesz co, to faktycznie byłoby bez sensu, bo jakby tak uderzało w powietrze i już anihilowało z tymi cząstkami, to już przy samym... Sam ten strumień byłby taki już bardzo... Tak. Także myślę, że faktycznie musiałoby to być coś w postaci rakiety, która miałaby w jakimś pojemniku magnetycznym i uwalniała to i dopiero przy uderzeniu. Centrum, tak. Także. Ale my nie o broni mieliśmy odcinek i pewnie zrobimy o jakichś tego typu bardziej egzotycznych jeszcze w przyszłości. Wróćmy do tych napędów jądrowych, bo tak. Wróćmy do tych, bo też... Bo są różne te typy silników. Ja bym chciał tak na szybciutko dosłownie wymienić, żeby nie wchodzić w jakieś tam mega szczegóły. To w zależności od tego, jakiego typu paliwa będziemy używać. Najbardziej prostym, tak jak zresztą te kiwi, o których wspominałem, działały właśnie na takiej zasadzie, to jest reaktor z tak zwanym twardym solid core, czyli tym, prawda, tym rdzeniem takim z ciała stałego. Czyli tradycyjne po prostu jakieś tam płytki uranowe, najlepiej w tym przypadku, które działają jak reaktor jądrowy. Generalnie reaktory jądrowe działają właśnie na takiej zasadzie i tutaj jakby nie ma jakiejś wielkiej poezji i zaskoczenia. Pulsacyjne, o którym już wspominaliśmy, w tym przypadku akurat nie te science fiction, tylko te realne, które w tym momencie się opracowuje, to używanie neutronów do podgrzewania po prostu tego paliwa. Ale potem wchodzimy w coś bardziej skomplikowanego, a mianowicie reaktor z ciekłym rdzeniem. I tu już mamy płynne paliwa jądrowe, co jest niezmiernie trudno kontrolować, utrzymywać. Taki silnik jest o wiele bardziej skomplikowany. Tam wymyślali jakieś cewki, przez które to paliwo jest podawane. To się miało obracać na jakichś łożyskach. To jest po prostu mega skomplikowane i nie robi się takich silników tak, żeby do użytku były. Ten, który NASA sobie zamówiła, to jest ten na solid core, bo inaczej to by po prostu nie dało rady inżynieryjnie, technologicznie tego zrobić. Ja staram się sobie wyobrazić, wiesz, bo tak, gdzieś tam o tym słyszałem, natomiast to jest poza moim wyobrażeniem, jaki materiał jądrowy można w stanie płynnym, czy to jest rozcieńczony do postaci płynu typowy materiał, czyli z starty na proszek uran czy pluton w jakiejś tam zawiesinie olejowej czy w czymś takim. Ale to jak to by miało działać? No więc właśnie, bo jeżeli stopisz go, to masz problem, nie? Więc to nie może być stopione po prostu zwyczajnie paliwo przez to, że jest przegrzane de facto, nie? Tak. Tylko myślę... Uwolnić tą energię, bo energia uwalnia się przez rozszczepianie, tak, jąder. Może to być jakiś taki kondensat, słuchaj. Bombardowanie tego stopniowo neutronami wolnymi
po to, żeby po kolei, po wstrzyknięciu, tak? No ale to też źródło neutronów jest nam potrzebne. Ale właśnie o to chodzi, że zobacz, znaczy źródło źródłem, jakby to nie jest tak najmniejszy problem, skąd weźmiesz to źródło, no bo jakby mamy opanowane różne źródła neutronów wolnych, tylko tu masz jakby taki plus i przewagę nad tym takim stałym paliwem w postaci tego, że możesz uzyskać dużo wyższe temperatury, a jednocześnie właśnie nie stapiając tego rdzenia, który mamy w przypadku tego stałego tego. I słuchaj, no były na przykład te wypadki z paliwem jądrowym, gdzie właśnie taką zawiesinę na przykład uranową ktoś tam wylał, otworzył, już nie pamiętam, coś tam w Japonii takiego było, napromieniowało trzech gości, z czego tam dwóch chyba zmarło w męczarniach. Natomiast to musi być jakiś... Bez męczarni. To musi być jakiś kondensat, podejrzewam, nie? Nie wiem, nie znalazłem aż takich szczegółów, żeby dowiedzieć się, jak się robi takie paliwo, bo myślę, że to też nie jest tutaj akurat szczególnie potrzebne, żeby wiedzieć, jak to robić. Ale jest to... paliwo jądrowe w formie płynnej, dzięki czemu możesz uzyskać wyższe temperatury i teraz uwaga, nawet do 1500 sekund ten impuls właściwy, nie? Mm-hmm. Gdzie przypominam, średnio mówimy o 350 tak. W przypadku takich właśnie chemicznych napędów, więc daje nam to już dużo, no, dużo, czyli, dużo wyższe. Czyli tak, no bo to jest, i jeszcze to jest wyższe, lepiej kontrolowana reakcja rozszczepienia poprzez to, że my dodajemy w ściśle kontrolowanych dawkach do jakiejś tam komory reakcyjnej dodajemy to paliwo. Tak. I mamy wyższą temperaturę. Tak. A jeszcze wyższą mamy, i to już jest w ogóle, że tak powiem, najwyższa top wisienka i tak dalej tego typu konstrukcji, to jest gazowe paliwo. No, zgazyfikowane paliwo po prostu jądrowe, co jest w ogóle jakimś absurdem, jak się o tym słucha, ale takie koncepcje też powstają. I tam nawet do 2000 sekund ten impuls no tak, może tylko że to bardziej jest, myślę, że bardziej są to jakieś aerozole niż gazy. To jest w ogóle ciekawe, bo tam koncepcja zakłada, że wiesz, że nie może być jakby styczności tego wodoru na przykład właśnie z tym paliwem zgazyfikowanym. I to musiałoby się odbywać w jakichś specjalnych komorach kwarcowych dosłownie, które rozgrzewałyby się bardzo, a nad nimi byłby ten cały system rur jakiegoś typu, w których płynąłby ten wodór, który potem byłby właśnie podgrzewany i rozpędzany i wykorzystywany jako ten pędnik, tak, ten pędnik właściwie. Więc problem jest jeden, nie? Jesteśmy w stanie tworzyć silniki o tym stałym. Jesteśmy poniekąd w stanie przynajmniej koncepcyjnie tworzyć te o ciekłym, ale to jest niezmiernie trudne i nieopłacalne. O tym możemy zapomnieć na razie, nie? Jakby trwają prace koncepcyjne, ale to jest w ogóle pieśń odległej, bardzo odległej przyszłości. No i właśnie dochodzimy chyba do końca powoli tego naszego odcinka i tego, co faktycznie, bo mówimy tutaj dużo o jakichś koncepcjach, które były w historii, mówimy tutaj dużo o tym, co mogłoby być, mówimy tutaj dużo o samej zasadzie działania takich silników, ale tak. Co z tego dla nas, że tak się pytam, no. I czy coś takiego w ogóle powstanie? I okazuje się, że administracja NASA i administracja obecna, zarządzająca Stanami Zjednoczonymi, zespół z właśnie DARPA, tak. Zamówiły de facto u różnych podmiotów taki silnik jądrowy, cieplny silnik jądrowy, który ma powstać do końca 2027 roku. Jakby prace koncepcyjne już trwają od dawna. To jest ten long shot, tak? Ten projekt? DRACO. To jest projekt DRACO i mój drogi, właśnie tutaj sobie wynotowałem. No właśnie, ja ten o tym projekcie DRACO. Szukam nazwy, rozwinięcia. O, jest. Demonstration Rocket for Agile Cislunar Operations. Bo to ma być taka rakieta cała, tak. Nie? Którą zbudować ma Lockheed Martin. Chodzi o pojazd kosmiczny. To będzie budował właśnie ten jakby podmiot, który odpowiedzialny jest za różne statki kosmiczne, samoloty i tak dalej. Dostał na to 499 milionów takich dolarów na taki właśnie projekt, żeby zbudować ten cały pojazd, nie? A silnikiem zajmuje się NASA i DARPA właśnie i będzie on zamontowany ostatecznie właśnie na tejże rakiecie. Po co ona jest potrzebna? Potrzebna jest po to, że jeżeli faktycznie NASA chciałaby trochę opanować Księżyc, nie? I w ramach tego programu Artemis nie po prostu polecieć i pokazać, hej, po kilkudziesięciu latach jesteśmy w stanie zrobić to samo, tylko tak jak zapowiadają, zbudować tam bazy, zostać na Księżycu, tak. Bo zobacz, ta dominacja orbity niskiej to już jest chleb powszedni, nie? Coraz więcej krajów
jest w stanie wybudować sobie na przykład stację orbitalną, nie? Albo wysłać ludzi w przestrzeń kosmiczną. Więc to już nie jest to hegemonia, ta hegemonia i ta dominacja kosmiczna, żeby być na niskiej orbicie. Ten księżyc jest. Teraz jest księżyc. Księżyc i pewnie niedługo znowu wróci temat Marsa. To jest jakby też celem, bo ta rakieta i ten silnik tutaj, ma być też właśnie wzmacniacz. Natomiast chodzi o to, że oni zamówili sobie to, tak, żeby docelowo mieć system, który dość szybko będzie w stanie transportować z Księżyca i na Księżyc zarówno ludzi, jak i towary, żeby być lepszymi od Rosjan, od Chińczyków przede wszystkim, Indii i tak dalej. Tutaj warto wspomnieć, że to nie jest tak, że to się już jakby w tym momencie zaczęło, że to jest taka... Dlatego, że tutaj ja bym wspomniał jeszcze o tym projekcie, który był na początku 2000 lat, przez kilka lat realizowany też przez NASA. Projekt, w ramach którego miał zostać opracowany wysoko wydajny silnik jonowy. I w tym projekcie założeniem było to, że ten zespół napędowy jest oparty o takie zjawiska jądrowe, o, o reaktor, taki czy inny reaktor jądrowy, to jest ten projekt Prometeusz. Tam założenie było takie, żeby silnik był jednakowo wydajny przez minimum 10 lat. Więc żeby mógł pracować tak, tak mocno i tak, tak wydajnie. To jest właśnie to, że tak, ten projekt NERVA, on się urwał gdzieś tam w latach 70. Cały wysiłek poszedł w to. No i później był ten powrót. Był ten powrót w to. Był ten powrót i te różne jakby pomysły były realizowane, między innymi Prometeusz, który też pochłonął tam z, nie wiem, z pół miliarda czy ileś przez 3 czy 4 lata, kiedy nad tym pracowano. Ja też nie jestem do końca, bo to wygląda mi tak, jakby ten system, o którym mówiłeś, ten Draco, był niejako kontynuacją. Ale to wszystko jest kontynuacją, bo to nie jest tak, że jak w 61 zaczęli projekt NERVA i go w 73 zakończyli, to spuścili w kiblu niczym dziwne tabletki wszystkie informacje, dane i zdobycze, które się udało w tym projekcie osiągnąć. To wszystko przecież zostało i na bazie tego były kontynuowane kolejne projekty, bo to też nie jest tak, że jakby zupełnie to zarzucono. Tam takie pośrednie, drobne projekty były także i w czasach promów kosmicznych były także gdzieś tam dalej kontynuowane, ale nigdy na taką skalę jak wtedy, kiedy no był ten jeszcze pęd taki po właśnie latach 50., 40., gdzie ta energetyka jądrowa no była takim pinnacle, takim, wiesz, szczytem, że tak powiem, naszym, więc tym takim rozpędem też się to wszystko działo i pieniądze się na to znajdowały, natomiast no, te wszystkie informacje, te dane, te osiągnięcia były wykorzystywane w kolejnych tego typu właśnie projektach i tak samo skorzystał z tego Prometeusz i tak samo z tego, co udało się w ramach Prometeusza uzyskać, skorzystał projekt Draco, tylko prawdopodobnie będzie tak, że jeżeli nic się nie stanie, nie zostanie to w jakiś sposób tam wycofane, co się często zdarzało niestety w USA, to w końcu się może doczekamy faktycznie takiego działającego jądrowego silnika, który już w przestrzeni kosmicznej będzie mógł robić za taką naprawdę szybką, tak, takie Ferrari, tak, Lamborghini, wiesz. Tak, tylko my tutaj też żeby było jasne, bo też są, były w historii i są pomysły, bo mówimy o silnikach opartych o reakcje rozszczepiania, cały czas rozszczepiania ciężkich jąder, które to rozszczepienie jest źródłem napędu. Natomiast też były w przeszłości i też są w planach, ale o tym powiemy w dodatkowym odcinku, te napędy, w których ta energetyka przyszłości już jest rozpatrywana. No to jest też dosyć ciekawa sprawa, bo tutaj można by połączyć jednocześnie uzyskiwanie energii tej elektrycznej z jednoczesnym uzyskiwaniem pędnika. Tak. Czyli chodzi o te wszystkie silniki oparte o reakcję syntezy, o reakcję fuzji jądrowej, gdzie my nie rozbijamy jąder, tylko łączymy jądra po to, żeby uzyskać pierwiastki cięższe, dzięki czemu też uzyskujemy jakiś tam nadmiar energii. Ale... I to nawet czterokrotnie większy niż w przypadku rozszczepienia jąder, więc bardzo takie obiecujące. Bardzo jest, obiecujące. Trochę trzeba włożyć na początek, natomiast
żeby daleko jechać, trzeba dobrze osi smarować. O to chodzi. Także zapraszamy tak Was, moi drodzy, wygląda. Do tego naszego dodatkowego odcinka, gdzie pokażemy tam też dodatkowe płyty i dodatkowe książki, tak? A, bo tych płyt i książek to mało, coś poszło. Natomiast nie, dobrze poszło. Natomiast rzeczywiście, tak, pokażemy, mam akurat dwie pokażemy płyty jeszcze i dwie książki. Takie rzeczy, chyba że na koniec też tą z rakietą, bo będzie to ta pasowało. Z rakietą, no ta z rakietą będzie pasowała. Okładeczką. Okładeczka jest bardzo ładna, Electric Light Orchestra. Wziąłem ją dlatego, że niedawno słuchałem tej płyty, Out of the Blue, i to jest właśnie no, przepiękna, to znaczy jak wyciągnę, to ten obrazek jest, no, można powiedzieć, taki bardziej całościowy. No, tak wygląda ta stacja kosmiczna z tą rakietą, z napędem jądrowym oczywiście. Rakietoplan z napędem jądrowym. Tak, rakietoplan jest, zaraz poczytasz utwory, bo ja okulary sobie przykryłem, a ty masz cały czas na nosie. Tutaj jest oczywiście jest, o zobacz, kanały na Marsie, tutaj nie wiem co kanały to jest. Kanały na Neptunie. Kanały na Neptunie. Kanały, no wnętrze tego. I leczenie kanałowe. Zobacz, czy tam coś ciekawego jest. No, myślę, że tutaj już sama okładka jest na tyle ciekawa, że nie trzeba szukać, ale powiedzmy Starlight, no to oczywiście wiadomo, bo silniki rakietowe termojądrowe czy jądrowe tak, pozwolą nam latać do innych gwiazd. Tam... Potem mamy Big Wheels, na pewno jakieś duże koła potrzebne są. Chociażby przy pozyskiwaniu energii. Z tego. Nie, dla ludzkich chomików to będą, tak. Będą grupy ludzi, którzy będą przebrani za chomików i w takich kołach będą, to jest najlepsze, będą zasuwać. Będą musieli być przebrani, nie? Tak, no nie, bo normalny człowiek przecież, jakże normalny człowiek by wlazł do takiego koła? On musi być przebrany za chomika, bo inaczej to jest uwłaczające. Słuchaj, była taka manga kiedyś o chomikach, ja już nie pamiętam o co tam chodziło, ale był też tam motyw tego, że się ludzie przebierali w taki kostium chomika i to było bardzo chore i dziwne. Dlatego nie będziemy o tym mówić, ale jeszcze raz zapraszam Was do dodatkowego odcinka dla patronów wspierających. Tak. Macie informacje w opisie co i jak i tam opowiemy Wam o Direct Fusion Drive, czyli właśnie o tak. tym. Tak, i dodatkowo jeszcze kilka pomysłów, które lansuje ostatnio NASA na napędy chomikowe. Także jak macie zbędne chomiki, to możecie budować rakiety. Kolejne Pop Science, tutaj macie datę, widzimy się wtedy. Dzięki serdeczne, że byliście z nami. Do zobaczenia i cześć.